W latach 70. miała miejsce katastrofa lotnicza, w której zginął bodajże wiceminister spraw wewnętrznych. Tam mieszano w to Moczara, mówiono, że być może jakaś rozgrywka władzy, w każdym razie tak plotki krążyły, że były tam maczały w tej katastrofie palce jakieś inne diabły. I tak się złożyło, to było latem, że informacja o tej katastrofie w Ekspresie Jutrzewanym ukazała się oczywiście na pierwszej stronie, tam w czarnej ramce, obwódce towarzysze zginęli, ale ponieważ była kanikuła, to obok było zdjęcie z zoo łódzkiego, łódzkiego rodu zoologicznego, dwa słonie stojące tyłem do fotografa. No i podobno sekretarz pierwszy tutaj w Łodzi krzycząc, jak oni mogą dupy słoni przy takiej okazji pokazywać, jak to towarzysze zginęli. To skojarzenie, że towarzysze dupy dali, czy no nie wiem, co mu się tam w tym łbie zważyło. Dość, że redaktor naczelny tego Ekspresu Ilustrowanego został zwolniony i wyleciał z pracy. Ledwo w lipcu 1944 roku, kiedy Polska jeszcze zachodnia była pod okupacją niemiecką, wojska tu sowieckie postawiły nogę na naszej ziemi, a wraz z nimi szedł rząd tak zwany lubelski, to już w lipcu 1944 roku podczas organizacji tego rządu założono, że powstanie Ministerstwo Informacji i Propagandy. No tam prace w przyszłym rządzie, resort taki. No prace tam trwały kilka tygodni, kilka miesięcy. W każdym razie już we wrześniu zapadła decyzja, że w ramach tego Ministerstwa Informacji i Propagandy będzie wydzielony pion, który będzie się zajmował kontrolą wszelkich publikacji. Tak to sformułowano, kontrolą wszelkich publikacji. Zadanie czuwania nad organizacją tego pionu kontroli wszelkich publikacji powierzono Jerzemu Borejszy, prawdziwe nazwisko Goldberg, żydowskiego pochodzenia, i Jerzemu Putramentowi, późniejszemu literatowi komunistycznemu. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że bratem tego Goldberga Borejszy był Jacek Różański Goldberg. Różański to również było nazwisko przyjęte przez niego, który nadzorował wywiad komunistyczny, wywiad wojskowy. No jeden z czołowych zbrodniarzy stalinowskich, sławiony nakazywaniem i osobistym torturowaniem więźniów politycznych. Proszę Państwa, już w grudniu 1944 roku Putrament i Borejsza dostali do pomocy dwóch znakomitych fachowców przybyłych z Moskwy, niejakiego Piecie Gołdina i bodajże Kazimierza Jarmuża. To byli pracownicy sowieckiej kontroli, sowieckiej cenzury, tak zwanego Głównego Uprawnienia Padziełom Literatury i Iskustwa, czyli Głównego Urzędu do Spraw Literatury i Sztuki. Tak to się nazywało, tak się cenzura tam w tych Sowietach nazywała, ładnie się nazywała, bo to Główny Urząd do Spraw, to nie ma tu żadnej sugestii cenzuralnej. No i ci fachowcy podyktowali Borejszy i Putramentowi, jak ma wyglądać struktura cenzury, na wzór oczywiście sowiecki. No i w styczniu 1945 roku powołano Centralne Biuro Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Tak ono się nazywało, ale zmieniono koncepcję i uznano, że ono nie będzie się mieścić w ramach Ministerstwa Informacji i Propagandy, tylko się będzie mieścić w resorcie bezpieczeństwa publicznego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. No, po pewnym czasie uznano, że to za duża ostentacja, żeby tak akurat tutaj nadzór nad publikacjami lokować bezpośrednio w bezpiece cywilnej. No więc powołano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, to był lipiec 1946 roku, i podporządkowano go jako urząd, Centralny Urząd Administracji, bezpośrednio premierowi. I w tym kształcie, nadanym w cenzurze w 1946 roku, ten urząd przetrwał w zasadzie do roku 1990, kiedy został zlikwidowany. Po drodze były taka dwa zwischenrufy. Mianowicie w 1960 roku wszedł w życie kodeks postępowania administracyjnego nowy, który zawierał taki przepis, że obywatel może żądać uzasadnienia od każdej decyzji administracyjnej. No ponieważ to był urząd
Główny Urząd Kontroli Prasy, Widowisk, Publikacji Widowisk był urzędem administracyjnym, to zachodziła obawa, że obywatele, co odważniejsi oczywiście, zaczną się domagać uzasadnień decyzji cenzorskich. No, co by to było? No, w każdym razie, nawet gdyby te decyzje były jakieś uzasadnione, to obywatel w ręku miałby to uzasadnienie i mógłby pokazywać, że uzasadnienie decyzji cenzury musiało być naprawdę kuriozalne i absurdalne. Polityczne oczywiście, krótko mówiąc, groziła kompromitacja. Teoretycznie groziła kompromitacja i na wszelki wypadek, bodajże w 1962 czy 1963 roku, zmieniono status tego urzędu, Głównego Urzędu Prasy, Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. I on nie był już głównym urzędem, centralnym urzędem administracji państwowej, tylko stał się urzędem kontroli państwowej. A urzędy kontroli państwowej pod KPA nie podlegały. No taką chytrą sztuczkę zrobiono. No i drugi taki moment miał ciekawe miejsce, jak powstała Solidarność. No kiedy Solidarności udało się wywalczyć przynajmniej to, że ingerencje cenzury były zaznaczone w tekście drukowanym kwadratowym nawiasem, tam z przywołaniem ustawy o cenzurze. Zdaje mi się, że również wtedy wywalczono to, że decyzje cenzury mogły być zaskarżane ponownie do KPA, ale oczywiście no, procedura zaskarżenia decyzji cenzury do sądów administracyjnych na podstawie KPA to była bicie się z parowozem, dlatego że po pierwsze żaden sąd nie orzekłby racji skarżącemu, tylko by klepał wroga. Jakby sędzia ośmielił się przyznać rację temu skarżącemu, to pewnie następnego dnia przestał być sędzią albo by spotkały go surowe represje. Także była to forma nieskuteczna. Poza tym była forma nieskuteczna, bo proces przed sądem administracyjnym trwałoby co najmniej kilka miesięcy, a jak ktoś pracował w prasie i informacje podawał z dnia na dzień, no to jak miał ją przywrócić po kilku miesiącach, no to bez sensu. To była taka raczej zmiana kosmetyczna, ale te nawiasy kwadratowe swoją rolę odegrały. Jak był ten urząd zorganizowany? No, był Główny Urząd Kontroli Prasy i Publikacji w Warszawie, w sensie budynek przy ulicy Misiej 3-5, bodajże, czy 5. I były oddziały terenowe, wojewódzkie. Kiedy było 17 województw, to było 17 oddziałów terenowych cenzury. Kiedy było potem po reformie Gierka 49, to było 49 wojewódzkich delegatur. Zatrudniał ten urząd około 600 pracowników, a jego budżet w roku 90, a więc w roku, kiedy już właściwie cenzura była likwidowana, wynosił 5 miliardów złotych na ówczesne pieniądze. W latach wcześniejszych był prawdopodobnie większy. No ale nie ma źródeł z tego okresu. No i w takim kształcie dotrwał do roku 1990. Jaki był zakres działalności? No, była to cenzura rzeczywiście bardzo szczelna i bardzo totalna. Bardzo totalna, bo obejmowała wszystkie publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, film, teatr, spektakle telewizyjne, widowiska, wystawy, a nawet druki akcydensowe, a nawet regulaminy wewnętrzne różnych instytucji, jak to hotele, urzędy i tak dalej. Wszystko to, zanim zostało opublikowane, musiało być zbadane, czy może być opublikowane, czy emitowane, zbadane przez cenzurę. No, wesołym jest faktem, że w cenzurze poddane były także występy kuglarzy, prestidigitatorów, takich, co tam wyciągają z cylindra królika, czy tam z ucha w chusteczkę. Też oni musieli swoje programy, które chcieli prezentować w domach kultury, czy tam w teatrach, tego musieli najpierw przedstawić cenzurze, a nawet, co już jest szczególnie ciekawe, poddane cenzurze były występy mimów. Mimów. Więc ciekawe, w jaki sposób mim mógł nadać na niebezpieczeństwo ustrój państwa. No widocznie cenzura sobie takie rzeczy wyobrażała. Proszę Państwa, pierwszym dyrektorem tego Głównego Urzędu Cenzury, Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk był niejaki Tadeusz Zabłudowski. To był pochodzenia żydowskiego, żeby było weselej, to był on jednocześnie dyrektorem państwowych wydawnictw naukowych. No, to piękne zderzenie, dyrektor cenzury rządzi wydawnictwami naukowymi. Ale drugim dyrektorem i straszniejszym, bo to w latach 50. na początku,
No to był niejaki Czesław Skoniecki, a to postać w ruchu robotniczym dosyć ważna, bo on w czasie okupacji w Warszawie był szefem sowieckiej siatki wywiadowczej. Dysponował radiostacją, dwoma radiostacjami komuniści dysponowali. Jedną to ci zrzutkowie, co zakładali PPR, oni mieli jedną radiostację, a on miał drugą radiostację. No i formalnie miał się zajmować obserwowaniem ruchu wojsk niemieckich i tak dalej, natomiast on się zajmował głównie inwigilowaniem podziemia kosowskiego i polskiego podziemia zbrojnego. Zbierał informacje na ten temat. I są poszlaki wyraźnie wskazujące, że również nadzorował tą PPR, która powstała, czyli tam Gomułkę, Findera, Fornarską. Krótko mówiąc, miał baczenie na wszystko, co tu się działo z wyższego jakby punktu widzenia. I to za jego prezesurę, czy tam dyrektorowania tym Głównym Urzędem Kontroli Publikacji i Widowisk, wycofano, znaczy wydano polecenie Ministerstwu Oświaty, to cenzura to polecenie wydała, żeby wycofało ze wszystkich bibliotek w Polsce publicznych, uniwersyteckich, miejskich, publicznych, jakie były, 2500 tytułów książek. Nie to, że fizycznie książek, tylko tytułów książek. To macie Państwo pojęcie, jaka to strata była dla kultury, że wycofywano książki nie jakieś tam duperelne, tylko wycofywano książki wartościowe, które coś tam mówiły. To pozbawiono biblioteki zasobów obejmujących 2500 tytułów. Jednocześnie w roku 90, jak tam policzono, to okazało się, że w ciągu swojej działalności cenzura wycofała z obiegu bądź zakazała sprowadzenia do Polski 5000 tytułów książek. Tytułów. Oczywiście również zajmowano się cenzurowaniem prasy ukazującej się za granicą, w tym sensie, że no zakazywano jej debitu w Polsce, czyli rozpowszechnienia w Polsce. I jak wyliczono, to około 800 pism zagranicznych, zarówno polonijnych, jak i wydawanych w językach obcych, nie miało w Polsce prawa być sprowadzanych, rozpowszechnianych, sprzedawanych. No to też daje pojęcie o skali tego działania. I wreszcie, ile było ingerencji cenzurskich i cenzarskich, jak to można jakoś policzyć? No policzono. Okazało się, że właśnie w roku 80 tylko, więc kiedy była już Solidarność i kiedy ta działalność cenzury była nieco ograniczona, to było 8 tysięcy ingerencji cenzarskich w roku. W latach poprzednich one sięgały 10, nawet 11 tysięcy rocznie. No więc jak sobie wszystkie te tytuły zakazane, no, zakres publikacji czy w ogóle emisji objętych cenzurą w tych czasopismach, to się wszystko w kupę zbierze, no to daje to pojęcie takie syntetyczne o tym, jaka to była szczelna i totalna kontrola. Proszę Państwa, to była kontrola prewencyjna, sprawowana przez państwo. Ale nic, zanim przejdę może do tej kontroli, do spraw dzisiejszych, to jeszcze może wspomnę tylko, że w 1977 roku uciekł za granicę pracownik delegatury krakowskiej, cenzury krakowskiej, jaki pan Tomasz Strzeżewski, i tam wywiózł ze sobą sporo dokumentów tej cenzury. Nawet nie wiem, czy jakieś te księgi zapisów cenzorskich grubej, ponad 1000 stron nie wywiózł. I co ciekawe, że w Szwecji to przez 2 czy 3 lata miał kłopoty z opublikowaniem tej księgi, ponieważ elity szwedzkie, władze szwedzkie, polityczne albo były tak skomunizowane, że utrudniały mu to, albo nie wierzyły po prostu, że może być taka szczelna forma cenzury, jaką on na podstawie dokumentów przedstawił. Nie wiem, jakich powodów, ale wiem, że przez 2 czy 3 lata miał spore kłopoty z publikowaniem tej księgi, która się potem w Polsce ukazała, wydaje się, pod tytułem Czarna Księga Cenzury. No, włócki dziennikarz Błażej Torański, to jest brat przyrodni Teresy Torańskiej, takiej dziennikarki, którą Państwo pewnie znacie, przynajmniej z ich publikacji, opublikował książkę nakładem IPN-u poświęconą cenzurze w ogóle w PRL-u, więc kto by był tam zainteresowany szczególnie działaniem cenzury, to do tej książki może sięgnąć. No, nie brakowało tej cenzurowanej działalności momentów anegdotycznych. Ja akurat z cenzurą nie miałem
jakichś traumatycznych przeżyć, dlatego że ja pracowałem jako reporter działu miejskiego, a tam ingerencje cenzury zdarzały się rzadko, bo nie miała w co ingerować. No natomiast takie zabawne historie się zdarzały, że pewien dziennikarz radiowy, bo cenzurze wymykały się sprawozdania sportowe i sprawozdania takie, które były na bieżąco, na żywym mikrofonie prowadzone, no bo trudno było technicznie to cenzurować. No i pewien dziennikarz łódzki relacjonował pochód pierwszomajowy. No i tam mówi, że ruszył pochód, na czele idą robotnicy z zakładu Dzierżyńskiego i niosą głowy naszych przywódców. No, oni nieśli te portrety tam, transparenty z tymi Gomułkami. No, zrobiła się z tego wielka afera, chłopak się wybronił jakoś dzielnie, dzięki temu, że tam szef jego nie był jakimś straszliwym komuchą. No a druga taka sprawa, jak się paliła katedra w Łodzi w latach 80. Dach katedry się zapalił, to trwało długo ten pożar. No i też jeden z dziennikarzy radiowych ściągnął tam na miejsce, żeby relacjonować na żywo akcję strażacką i tak dalej. No i wymknęło mu się, że no ale nie martwcie się państwo, bo robotnicy łódzki, robótcy odbudują swoją świątynię. No też się zrobiła wielka afera, jak to robotnicy łódzcy mają swoją świątynię. Ale też się z tego wykraskał. Natomiast nie wykraskał się redaktor Ekspresu Ilustrowanego w Łodzi, kiedy w latach 70. miała miejsce katastrofa lotnicza, w której zginął bodajże wiceminister spraw wewnętrznych. Tam mieszano w to moczara, mówiono, że być może jakaś rozgrywka władzy, w każdym razie tak plotki krążyły, że były tam moczały w tej katastrofie palce jakieś inne diabły. I tak się złożyło, to było latem, że informacja o tej katastrofie w Ekspresie Ilustrowanym ukazała się oczywiście na pierwszej stronie, tam w czarnej ramce, obudce towarzysze zginęli, ale ponieważ była kanikuła, to obok było zdjęcie z zoo łódzkiego, z giełdy zoologicznego, dwa słonie stojące tyłem do fotografa. No i podobno sekretarz pierwszy tutaj w Łodzi krzycząc, jak oni mogą dupy słoni przy takiej okazji pokazywać, jak to towarzysze zginęli, to skojarzenie, że towarzysze dupy dali, czy no nie wiem, co mu się tam w tym łbie zważyło. Dość, że redaktor naczelny tego Ekspresu Ilustrowanego został zwolniony i wyleciał z pracy. Pewnie były jakieś inne powody. Proszę państwa, przejdźmy może do cenzury dzisiaj, bo dziś nie ma cenzury prewencyjnej. No system jest, jak to mówią, demokratyczny, ale jest, cenzura jest. No jest cenzura, którą można by nazwać cenzurą właścicielską. No media są prywatne, stacje telewizyjne, radiowe, gazety są prywatne w dużej mierze. W związku z tym, no jakie są preferencje czy przekonania polityczne właściciela, to oczywiście personel, który on zatrudnia, doskonale wie. Funkcyjni dziennikarze wiedzą, redaktor naczelny wie, sekretarz redakcji wie, kierownicy działu wiedzą. No, no i w ten sposób również wiedzą dziennikarze, prawda? Więc istnieje coś takiego jak cenzura właścicielska bądź niżej autocenzura. No sami się powściągają, żeby się nie narazić przełożonym i pryncypałowi i właścicielowi. Ta cenzura właścicielska nie jest groźna, jeżeli istnieje pluralizm mediów, no bo jedni mają takie poglądy, inni takie. Jak ktoś chce być dobrze poinformowany, to sięga do jednego medium, do drugiego i sobie wyrabia własne zdanie czy opinię. Ale przykład amerykański ocenzurowania Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, w kraju, który uchodzi za kolebkę i siedlisko wolności słowa, no pokazuje, że jest takie niebezpieczeństwo, bo przecież Trumpa ocenzurowała prywatny koncern ten Facebook, a potem zdaje się, że również CNN i jeszcze parę innych rozgłośni prywatnych jak najbardziej. No ale jednak zastosowano wobec niego cenzurę, co by pokazywało, że i w demokracji przy odpowiednim jakimś specyficznym układzie właścicielskim możliwe jest, że władza może się nie mieć odezwać jak do społeczeństwa. No taką sytuację można wyobrazić. Zresztą w Polsce po roku 90, co przypominam, że gdyby nie najwyższy czas, jakieś pisma bardzo niszowe, no to również w jedną dudkę wszystkie media duły, a były prywatne, były sprywatyzowane, a duły w jedno równo, że tak powiem, na jeden kształt. No więc moim zdaniem jest problem, na którym się warto zastanowić, mianowicie cenzury takiej właścicielskiej sytuacji, gdy nie ma cenzury prewencyjnej państwowej. I tu chciałbym zwrócić państwu uwagę na jedną rzecz, która moim zdaniem jest niebezpieczna.
bardzo niebezpieczna. To może być taka tykająca bomba, jak się może zmienić władza i stanie się ona bardziej totalniacka czy bardziej lewacka, to może po ten instrument sięgać. Mianowicie mam na myśli ustawę o RODO, czyli o ochronie danych osobowych. Tu pan redaktor Michalkiewicz może na ten temat więcej powiedzieć, bo się bezpośrednio zetknął z skutkami działania tej ustawy, ale ja tylko powiem tak, przeczytałem tę ustawę. Jest to bełkot, jest to przemieszanie języka prawnego z językiem publicystyki i z językiem propagandy. Jest to bełkot. Na podstawie tej ustawy właściwie sąd, można powiedzieć, że może wszystko, w zależności od tego, jak będzie nastawiony. I to jest bardzo niebezpieczna ustawa, bo tak ją zrozumiałem, że gdybym na przykład ja po tym dzisiejszym naszym spotkaniu umieścił jutro w prasie informację, że w tym spotkaniu uczestniczył no, pan Przybył, pan Michalkiewicz, pan Cukiernik, to każdy z tych panów mógłby zaskarżyć mnie na podstawie tej ustawy i powiedzieć, że ja naruszyłem jego dobra osobiste, podając bez jego wiedzy i zgody jego nazwisko. No, proszę państwa, to jest bardzo niebezpieczna ustawa, gdyby doczekała się szerszego stosowania. No i to tyle tytułem wprowadzenia w temat cenzura dawniej i dzisiaj. Dziękuję bardzo.